Proszę Państwa, kolejne spotkanie. To już mecz numer 10 podczas Deichmann Basket Cup Wrocław 2013. Mecz pomiędzy Nową Bydgoszcz w białych strojach i drużyną Chromik Żary. Ich lider zdobywa kolejne punkty, Michał Kępiński. W tej chwili, proszę Państwa, na tablicy 48-37. 11 punktami prowadzi Chromik, a do zakończenia trzeciej kwarty 6 minut. W wypadku zwycięstwa w tym meczu Novum, to Novum już będzie dzisiaj mistrzem. Jeżeli Novum przegra, to wszystko się rozstrzygnie jutro. Może być mała tabelka. Każdy punkt jest cenny. Kępiński ładnie odegrał. Błąd kroków Kacper Idziolak. Wysokie wygrane Chromika, to oni prawdopodobnie będą mistrzami. Już prowadzą 13 punktami. Niech Państwo obserwują tutaj zmagania koszykarzy. Jestem trochę zmęczony, bo grałem przed chwilą konkurs trójek. Z Jungerem przegrałem, niestety, szacun do niego. Zmiany w Bydgoszczy. Teraz się Lion kapnął i to wyłączy. Trener Chromika razem z panem Onufrowiczem zdobył Mistrzostwo Polski w kadetach w roczniku 9, bardzo silnym roczniku.
Leszczyński. To na razie tyle, jeszcze jeden filmik później zrobię.